Natalia Kłopulska, 43L, poruszyła swoich fanów szczerym wyznaniem. To nie jest łatwe w świecie show biznesu, żeby razem pracować, mieć wspaniałą rodzinę, niezmiennie kochać się i w tym wszystkim wytrwać. A jednak udaje się. Nie wszystkim, ale widać, że Natalii Kukulskiej, 43, jak najbardziej. Kilka dni temu piosenkarka napisała w internecie: nie będę się rozwodzić. Myliłby się jednak ten, kto myśli, że małżeństwo Natalii i jej męża Michała Dąbrówki, 48, przechodzi jakiś kryzys. Wręcz przeciwnie, jest spokojna przy nim. Nie będę się rozwodzić o nas, ani rozczulać nad nami, ale dumna jestem, że udaje się nam iść razem już 20 lat, napisała na Facebooku piosenkarka. I to prawda. W 2000 roku, po kilkuletniej znajomości, piosenkarka wyszła za mąż za perkusistę Michała Dąbrówkę. Od tego czasu urodziła się im trójka dzieci. Udało się im stworzyć wspólny dom w Konorowie pod Warszawą oraz wydać kilka naprawdę świetnych płyt, bo razem tworzą też muzykę. Zresztą do pracy też nie muszą jechać oboje daleko. Studio mają bowiem w domu. Czasami to takie proste. Czasami trzeba popracować. Najważniejsze są owoce tego, co między nami, trzy boskie istoty oraz dźwięki i słowa, które udaje nam się wspólnie splatać. Niech tylko będzie zdrowie i proza życia nie podcina nam skrzydeł, to damy radę. Kto, jak nie my, napisała, świętując z mężem jubileusz, Natalia Kłopulska. Taki wpis zamieściła pod romantycznym zdjęciem. Całuje na nim czule męża na tle zachodzącego słońca. Do zdjęcia piosenkarka dołączyła piosenkę Coś więcej z albumu Co Mix. Nie jest to zapewne przypadek. Jej słowa są wyjątkowo osobiste. Natalia Kukulska śpiewa w niej między innymi o dwóch bardzo bliskich sobie osobach, które ktoś zastawił razem z sobą. Spokojne mam przy tobie sny, choć już spełnił się najważniejszy. Wtulam w ciebie każdą ciemną myśl tak, by dzień stał się jaśniejszy. Tak brzmią słowa tego utworu. I naprawdę trudno oprzeć się tu wrażeniu, że Natalia Kukulska śpiewa o swoim mężu i do niego. Tak też się układa w życiu Natalii Kukulskiej, że luty jest dla niej niezwykle ważnym miesiącem. Wtedy brała ślub, są walentynki, gdy można ukochanej osobie, jeszcze bardziej dobitnie, wyznać miłość. Jest też ważna data związana z jej mężem. W lutym Michał Dąbrówka obchodzi urodziny. Nic więc dziwnego, że piosenkarka zamieściła zdjęcie męża, okraszone odpowiednim komentarzem. A w zasadzie retorycznym pytaniem, jak go nie kochać? Dzisiaj widać, że wspólne życie, ale też praca i pasja do muzyki cementują ten związek. A z każdym kolejnym rokiem uczucie i